jest w mej pamięci to miasto, na wpół wypalone. W związku z przypadającą w tym roku 75. rocznicą przyłączenia tzw. ziem zachodnich, czy ziem odzyskanych, do państwa polskiego, w tym oczywiście również Oławy i ziemi oławskiej, Izba Muzealna Ziemi Oławskiej przygotowała wystawę pod tytułem Jest w mej pamięci to miasto na wpół wypalone. O tej trudnej, skomplikowanej historii pierwszych pokoleń Oławian, Polaków, opowiedzą w tej audycji pracownicy Izby Muzealnej Marta Morzejko i Michał Zwierzański. Jesteśmy w Oławie w 1945 roku. Właściwie to jeszcze w Olał. Zakończyły się działania wojenne. Front poszedł na zachód w kierunku Festung Breslau, a później na Berlin. Jest luty. Nie ma dotychczasowych mieszkańców niemieckich w tym mieście. Nie ma ich w swoich domach, ponieważ podczas ewakuacji zarządzonej przez władze niemieckie pod koniec stycznia, między 20 a 23, ostatni wyjechali 25 stycznia. W tym czasie opuścili swoje domostwo z jakimś niedużym pewnie dobytkiem. Od początku lutego już pojawiają się w mieście pierwsi Polacy. Są to Polacy, którzy wracają albo z robót przymusowych, albo powoli przybywają, wracając z obozów pracy i obozów koncentracyjnych wyzwalanych przez Armię Radziecką. No nie ma tak, żeby było zupełnie jakieś bezkrólewie i bezchołowie w mieście i w powiecie. Władzę sprawuje komendant wojenny Armii Radzieckiej oczywiście. Miasto w tym czasie było jednym wielkim szpitalem dla rannych żołnierzy radzieckich. W wielu takich flagowych budynkach miejskich typu szkoły czy jakieś inne większe budynki czy pomieszczenia były właśnie wykorzystywane przez Armię Radziecką jako lazarety. W kwietniu rząd skierował na teren ziemi oławskiej swojego pełnomocnika. Funkcja ta nazywała się pełnomocnik rządu RP na obwód 10, no, który to obwód był tożsamy właściwie z miastem i powiatem oławskim. Polska grupa administracyjna pod kierownictwem Władysława Gorazda przybyła do Oławy z Kielc i nastąpiło to 30 kwietnia 1945 roku. Tutaj za mną jest zdjęcie i między innymi na tym zdjęciu jest siedzący Władysław Gorazd, a obok niego pełnomocnik Komitetu Ekonomicznego, który organizował życie przemysłowe w mieście, Franciszek Talik. Władysław Gorazd i towarzyszące mu osoby, to grupa około 20-osobowa, przyjechał do Oławy od strony Trzebnicy. Do Oławy jechaliśmy przez Oleśnicę, Bierutów, Laskowice i Jelcz. Wszędzie po drodze widać było grozę wojny. Zburzone osiedla, trupy. Dużo trupów żołnierzy niemieckich. Masa ich była niepochowana. Był to przecież teren przyfrontowy. W odległości 30 kilometrów toczyły się jeszcze boje wokół Wrocławia. Na brzegu Odry zatrzymaliśmy się, czekając na przeprawę. Po wylegitymowaniu nas przez patrol mostowy przeprawiliśmy się do miasta. Jechaliśmy obecną ulicą Chrobrego. Była wyludniona. Miasto przedstawiało smutny widok. Rynek był zburzony, kamienice wypalone, ulice zagruzowane. Tylko ratusz na środku rynku ocalał z przyległymi kamieniczkami. Pierwsze kroki Władysław Gorazd musiał skierować do komendanta wojennego, majora Puczkowa. Major Puczkow miał swoje biuro przy Poczcie Głównej i wskazał, jakby polecił, w sensie nie polecenia, tylko w sensie rekomendacji, polecił Władysławowi Gorazdowi, żeby zajął kamienicę w sąsiedztwie.
ponieważ w samym ścisłym centrum, tak jak było powiedziane, właśnie było bardzo dużo budynków zniszczonych, a tutaj w tym ciągu przy poczcie głównej cztery kolejne kamienice zachowały się w niezłym stanie. I tak pełnomocnik rządu rozpoczął przygotowywanie swojego biura i przygotowywanie grupy do urzędowania. Niezwłocznie przystąpiliśmy do porządkowania pomieszczeń. Zakrzątnęli się ludzie, poznosili biurka, stoły, krzesła. Znalazł się malarz, sporządził tablicę informacyjną. Urząd Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na obwód numer 10 Dolnego Śląska w Oławie. Na czerwonym tle białe litery. Ktoś inny przygotował flagę biało-czerwoną. Przy śpiewie hymnu narodowego Jeszcze Polska nie zginęła wywieszono flagę narodową. I to był moment symboliczny, a zarazem i moment faktycznego przejęcia władzy nad miastem i powiatem przez administrację polską. 1 maja podczas przejmowania władzy w Oławie przez Władysława Gorazda od radzieckiego komendanta wojennego w tej uroczystości uczestniczyło 15 osób, Polaków, powracających z robót przymusowych oraz być może nawet z obozów koncentracyjnych. Tutaj mamy takie zdjęcie właśnie pozyskane od naszych pierwszych powojennych mieszkańców, gdzie jest właśnie pani Maria Kleischmidt z prawej strony, które zdjęcie to zostało wykonane właśnie podczas robót przymusowych u Niemców. Przyszła do Władysława Gorazda dziewczynka z psem i poprosiła o to, żeby ten pies dostał mleko i tak naprawdę wiedziała, że ona szła dalej, ona szła do centralnej Polski. Chcieli się osiedlić w centralnej Polsce ze swoją rodziną i wiedzieli, że ten pies może tej podróży nie przetrwać, że ta podróż byłaby bardzo ciężka, no i poprosiła pełnomocnika Władysława Gorazda o to, żeby się tym psem zaopiekował i go po prostu karmił. I to był pierwszy pies, który w powiecie oławskim po wojnie się znalazł. Następnego dnia, 2 maja 1945, przystąpiliśmy do normalnej pracy. Rano odbyło się ogólne zebranie pracowników, na którym rozdzielone zostały funkcje. Moimi zastępcami byli pierwszy zastępca z urzędu, podporucznik Tadeusz Irek, szef Urzędu Bezpieczeństwa. Drugi zastępca z nominacji, Mieczysław Juszczyk, fachowiec administracyjny. Organizowanie urzędu było oczywiście improwizowane, było w warunkach, że tak powiem, polowych. Próbowano zorganizować meble i przybory kancelaryjne. Zjawił się ktoś, kto gdzieś jakąś maszynę znalazł, oczywiście bez znaków polskich. Maszynę do pisania. Był też jakiś Niemiec, który wskazał, gdzie jest taka podręczna jakaś mała drukarka czy drukarnia. No i w ten sposób zaczęło się urzędowanie, już takie oficjalne rzeczywiście od 2 maja. 10 maja już, bo to był tak naprawdę 10 dzień urzędowania pełnomocnika, do Oławy przybyła pierwsza taka duża grupa Polaków, która mogła zostać tak naprawdę w mieście. Okazało się, że zostało tylko kilka osób z tej dużej grupy, no ale to był taki jakby znak, że coraz więcej osób już, jeszcze zanim zaczęli przyjeżdżać kresowiacy, że coraz więcej osób właśnie już do tej Oławy, coraz więcej Polaków przybywało. Niezbyt chyba zachęcający był widok Oławy w tym czasie. Tak jak wspomnieliśmy, bardzo miasto było zniszczone i zrujnowane, ale obcość, na każdym kroku obcość, na szyldach, na tych wszystkich restauracjach, zakładach rzemieślniczych, na sklepach, obce szyldy, obce nazwiska, obce nazwy ulic. Ponadto, gdyby nawet ktoś zechciał osiąść tutaj i zacząć normalnie żyć, musiał znaleźć źródło utrzymania, musiał znaleźć jakąś pracę, a bez polskich urzędów, bez instytucji, bez jakiegoś jeszcze protokolarnego, formalnego przejęcia, no choćby sklepów, czy zakładów rzemieślniczych, no po prostu to było niemożliwe. Więc tak naprawdę to była jakaś wielka abstrakcja i akt, można powiedzieć, heroizmu. Chodzi mi o tych, którzy się zdecydowali tu rzeczywiście zostać, ale byli i tacy, którzy zostali, mówiąc potocznie, zakasali rękawy i zabrali się do dzieła. I jedną z takich osób był Jan Wodecki, który właśnie wrócił z robót przymusowych i jak sam zresztą później się przyznał i napisał w protokole już do władz
wyżej, wojewódzkich pocztowych, samorzutnie rozpoczął porządkowanie i przygotowanie urzędu pocztowego do pracy. Owszem, zlecono mu później oficjalnie, już Goros oficjalnym pismem zwrócił się, jak gdyby zlecając mu te prace i upoważniając go do zajęcia stanowiska na razie pełniącego obowiązki naczelnika poczty, ale de facto zrobił to improwizując i tak zupełnie na własną rękę. Część kamienic, między innymi w Rynku, była zniszczona podczas działań wojennych. Duża część też była niszczona przez żołnierzy radzieckich. Zakłady pracy były zniszczone, więc ci ludzie przybywający do miasta, tak naprawdę, jeżeli nie mieli możliwości jakiegoś kawałka czy ogrodu, czy sadu, czy pola, czy wypasania zwierząt, to tak naprawdę można powiedzieć, że nie mieli z czego żyć. Nie było pracy, nie było zakładów właśnie większych, w których można by było się zatrudnić. Tutaj widzimy właśnie takie zdjęcie, to jest skrzyżowanie Rynku z ulicą Brzegową i mniej więcej właśnie tak wyglądało centrum miasta. Na jednej z pierzei w Rynku pozostała do tej pory tylko jedna kamienica z czasów przedwojennych, więc to pokazuje obraz zniszczeń. Całe centrum było zniszczone w około 60%. Obrzeża może troszeczkę mniej, bo w 30%, ale centrum było jednym wielkim gruzowiskiem. W momencie obejmowania władzy nad powiatem oławskim 1 maja Władysław Goras wspomina, że było w powiecie oławskim 280 Polaków, 300 Niemców. 40 dni później, bo około 10 czerwca, Goras raportuje, że w powiecie jest 400 Polaków, natomiast już 7 tysięcy Niemców. Ci Niemcy powracają wtedy z ewakuacji. Stosunek narodowościowy wyrównał się, Polaków do Niemców, wyrównał się gdzieś mniej więcej w listopadzie 1945 roku i widzimy liczbę ludności bardzo podobną. Jest mniej więcej tyle samo Polaków, co Niemców, więc musiało minąć około pół roku, żeby ten stosunek ludności się wyrównał, ponieważ wracało bardzo wielu Niemców z ewakuacji i przyjeżdżało już wiele transportów Polaków z Kresów Wschodnich. Nie była to sytuacja, która chyba zachęcała, żeby Polacy tu przyjeżdżali i wiązali chętnie z tym miastem swoją przyszłość, mimo propagandy, którą rząd bardzo rozwijał i namawiał, obiecując, że na ziemiach odzyskanych czeka ziemia praojców. Sięgnijmy po te bogate, żyzne ziemie i po dobrobyt. Jedźmy tam, organizujmy się tam na tych ziemiach odzyskanych. No nie było to proste, szczególnie ludzie z Kresów, którzy mieli za moment tutaj przyjechać. No pamiętajmy o tym, że byli nakłaniani do opuszczania własnej ojczyzny, własnych domów, od dziada, pradziada, zamieszkiwanych przez ich rodziny. Jedna z naszych rozmówczyń, podczas rozmowy nagrywanej w ramach historii mówionej, mówi takie słowa. A później, jak przyszła Komisja Polska do spraw repatriantów, żeby wyjeżdżać do Polski, to innej rady nie było. Do naszego domu przydzielono takiego inwalidę. Moja mama prosiła, żeby dzieci chociaż jeszcze przenocowały, ale on nie lzia. Nie wolno. Zamknął drzwi i koniec. Powiedział, że mamy wyjeżdżać. A później czekaliśmy jeszcze tydzień na dworcu, zanim postawili nam wagony. Z całą stanowczością i odpowiedzialnością mogę powiedzieć. Nas wyrzucili. My jesteśmy wypędzeni. Nas stamtąd wypędzili. List z dnia 5 lutego 1945 roku. Kochana mamusiu, bardzo dziękuję za otrzymaną wiadomość od domu. List, który otrzymałem dzisiaj, jest pierwszym od czasu mego wyjazdu ze Śniatyna. Cieszę się niezmiernie, że jesteście wszyscy zdrowi i w domu. To, żeście się zarejestrowali do Przemyśla, to nie bardzo dobrze, ale to nic. Ja was później zabiorę bliżej Śląska, tam gdzieś koło Częstochowy. Słyszałem, że najbliższy transport ze Śniatyna do ojczyzny będzie na wiosnę. Niedawno, bo tydzień temu, jak przybył transport z Kołomyli. Niechże się mamusia nie martwi, bo my jesteśmy zdrowi i wnet będzie po wojnie i zobaczymy się razem w wolnej ojczyźnie. Całuję rączki, kochanej i słodkiej mamusi. Do miłego zobaczenia się w wolnej, kochanej i zdrowej ojczyźnie. Życzę wam wszystkim w domu, Józef. Ja wrócę jeszcze do tych ciężkich warunków, w których tutaj musieli się osiedlić przybysze z Kresów Wschodnich. Były też takie sytuacje, nie wiem czy o tym wiesz,
że osoby przyjeżdżające do Oławy postanowiły stąd wyjechać. Na przykład była pani, która opisywała, że z rodziną chciała wyjechać w stronę Krakowa, być może nawet do samego Krakowa, a gdzieś na wysokości Opola byli zatrzymywani przez żołnierzy radzieckich, z tego co pamiętam, i zawracani. Bo chodziło o to, że tutaj miało się mniej więcej ten całe ziemie zachodnie miały się w miarę równomiernie zaludnić, a nie tak, że wszyscy będą sobie wybierać duże miasta, ładne gospodarstwa. Chodziło o to, żeby całe ziemie zachodnie, między innymi nasze tereny, nasz powiat, który nie był na pewno dla nich jakiś bardzo atrakcyjny, żeby również tutaj ludzie zostali i się osiedlili. Na mocy zarządzeń Stalina, a tak naprawdę oficjalnie na mocy porozumień PKWN-u z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką oraz Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką, ludność za obecnej powojennej granicy wschodniej, bo granicę oczywiście ustalono na Bugu, musiała zostać przesiedlona na tak zwane ziemie odzyskane na zachodzie. No i właśnie Oława, nasz powiat oławski znalazł się na tych ziemiach, więc znaczna część powojennych mieszkańców, zdecydowana większość nawet, została przesiedlona właśnie z tych terenów, o których mówiłem. Skoro przywódcy państw postanowili, że granice polskie będą przesunięte, no to wiadomo, ludność tym nie dyskutuje. Jedni nie chcieli wyjeżdżać, bo się czuli tam u siebie, ale bardzo wielu Polaków po traumie wojny, po traumie zbrodni, rzezi wołyńskich, po prostu ludzie ci bali się tam zostać. Wiedzieli, że tam nie ma już dla nich miejsca. Rozmawialiśmy z wieloma osobami, które straciły wielu członków rodzin na skutek właśnie napadów nacjonalistów ukraińskich na ich rodziny, na ich domostwa, więc nie mieli wyboru. Musieli wyruszyć w ten eksodus, w tą podróż, w nieznane. Mamy tutaj na wystawie maleńką taką książeczkę, bardzo interesującą w kontekście tego, o czym mówimy. Są to modlitwy, też historia życia świętego ekspedyta. Świętego ekspedyta, patrona spraw nagłych, trudnych, a nawet beznadziejnych. No to jest chyba dość wymowne. Żeby te przesiedlenia ludności w ogóle były możliwe, należało to jakoś organizować, koordynować odgórnie. Jesienią 1944 roku na mocy rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego został powołany do życia Państwowy Urząd Repatriacyjny, w skrócie PUR. No i ten PUR właśnie organizował transporty. Bywało tak, że w punktach etapowych były postoje, czasem dosyć długie, trzeba było się przesiadać, trzeba było dobytek wyjmować. Ale żeby w ogóle zacząć, no to należało mieć środek transportu. No więc właśnie PUR zajmował się podstawianiem składów pociągów, wydawał karty ewakuacyjne. Karty ewakuacyjne to były takie jakby darmowe lub półdarmowe, bo niektóre były bardzo tak symbolicznie płatne. Można powiedzieć dokumenty upoważniające do przejazdu, ale także mające funkcję biletu. Na tych kartach ewakuacyjnych byli wypisywani członkowie rodzin, czy też grup, które jechały razem. I na każdym punkcie etapowym PUR działający na danym terenie robił adnotację, pieczętował i kierował wyjeżdżających ludzi dalej. No jak to wyglądało w praktyce? Bardzo różnie. Bywało tak, że mieszkańcy danej miejscowości kresowej otrzymywali informację: za 3 dni będzie odjeżdżał pociąg, prosimy się stawić na stacji z przygotowanym dobytkiem. Będziecie mieli tam, nie wiem, wagon na 4 rodziny, 6. Czytaliśmy wspomnienia osoby, która mówiła, że aż 9 rodzin jechało w jednym wagonie. Pewnie w zależności od tego, ile dobytku wieźli, czy jechała ludność rolnicza, wiozła maszyny rolnicze, różnego rodzaju urządzenia. Ale wiemy też, że nawet meble były przewożone. No i z tym całym bagażem stawiali się w określonym dniu, o określonej godzinie na stacji. Ale tak jak mówię, bywało różnie. Ktoś miał 2 dni. Znam sytuację z opowieści taką, że dostała rodzina 6 godzin. Proszę się pakować, bo zaraz wyjeżdżamy. Ale było też tak, że wszyscy się zgromadzili na stacji, samym swoim dobytkiem, na wózkach, w tobołkach, w tłumoczkach, w walizkach. Się okazało, że pociągu nie ma. Coś się organizacyjnie posypało. Na przykład spędzili tam tydzień
na tej stacji czekając, nawet już no, trudno siedzieć w miejscu przez tydzień, nic nie robiąc, więc były straże, które zostawały przy dobytku, a pozostali członkowie rodziny no, jakoś funkcjonowali, powiedzmy, bardziej mobilnie, organizując jedzenie, czy to, co tam było aktualnie niezbędne. No i taka podróż trwała też bardzo różnie, w zależności od maszynisty, od sytuacji na trasie, w zależności od tego, na przykład, czy gdzieś się nie trafił transport wojskowy, który miał pierwszeństwo wracający z frontu. To różnie było, od kilku dni, nawet do kilku, trzech, czterech tygodni. Oglądaliśmy niedawno dokument, który pokazywał, że transport z Buczacza do Rzeszowa, czyli nie jeszcze na te tereny, tylko do Rzeszowa, trwał 21 dni. Było to w miesiącach jeszcze zimowych i na takim jednym postoju 4 osoby zmarły po prostu. Także nie wszyscy, nawet wyjeżdżający, trafili w miejsce docelowe. Na naszej wystawie mamy nieco przedmiotów powierzonych nam przez życzliwych ludzi. Wśród tych przedmiotów są bardzo różne rzeczy przywiezione no, z tym dobytkiem, który się okazał na tyle ważny, że go spakowano i z Kresów Wschodnich tutaj dotarł. Co było ważne? Na pewno ważne były dokumenty związane z wykształceniem, z uzyskaniem zawodowych kompetencji, powiedzmy, czy praw do wykonywania zawodu. I mamy tutaj takie bardzo interesujące świadectwa. Świadectwa ukończenia szkoły szewskiej, świadectwo ukończenia praktyki w fabryce kilimów na wschodzie. Cóż dalej? Mamy też list pochwalny, który otrzymał Tomasz Nak na wystawie Gospodarstwo Przemysłowe w roku 1904. No niewątpliwie tego rodzaju dokumenty umożliwiały czy ułatwiały znalezienie pracy i potwierdzenie uprawnień zawodowych. Prezentujemy przedmioty związane zarówno z osobami związanymi z administracją, na przykład należące do pierwszego burmistrza Jakuba Aksentowicza, a także z ludnością rolniczą. Narzędzia do prac. Na naszej wystawie mogą Państwo zobaczyć przedmioty należące do osób reprezentujących różne grupy społeczne. Wspomnieliśmy już o dokumentach związanych z wykształceniem, spełnionymi funkcjami, o różnych przedmiotach niezbędnych w pracy, ale chciałam też powiedzieć, że mamy albumy fotograficzne i albumy z wpisami, takie pamiętniki, które dawniej, no w tych czasach już minionych bezpowrotnie chyba, stanowiły niezwykle wartościowe przedmioty. Zapraszamy bardzo Państwa do odwiedzenia wystawy, bo naprawdę warto zwrócić uwagę. Mamy na przykład tak piękny album fotograficzny, niezwykły dodatkowo dlatego, że miał pozytywkę, która grała w momencie, kiedy album się otwierało. Pierwsze pociągi z Kresów Wschodnich nie trafiały na stację do Oławy, ponieważ w wyniku działań wojennych tory były zniszczone. Tutaj mamy informację też z pierwszej ręki od Władysława Gorazda, że były tak zwane esy floresy. Tak wyglądały tory niedaleko stacji Oława. Ani nie można było przyjechać od strony Wrocławia, ani od strony Opola. Więc pociągi z Kresów przyjeżdżały i jechały w nasze okolice trasą Opole Wschodnie do Brokowa, czyli obecnie jest to Wrocław Brochów. I nasi osadnicy zatrzymywali się na takich stacjach jak Biskupice, Piekary, Laskowice, Święta Katarzyna, Miłoszyce, czy właśnie większość w Brokowie, obecnym Brochowie, a także w Siechnicach. Następnie ludzie ci pieszo albo furmankami udawali się do okolicznych wiosek, ewentualnie miasteczek, w poszukiwaniu swojego nowego miejsca osiedlenia, swojego nowego domu. Mogli zrobić to na własną rękę, mogli puszczać tak zwanych zwiadowców w poszukiwaniu tych domów. Mogli również czekać na jakiś transport zorganizowany właśnie przez Państwowy Urząd Repatriacyjny.
Jednak z tym transportem to było tak, że zapotrzebowanie było na dany dzień zgłaszane i na daną godzinę. I były sytuacje takie, że pociąg mógł przyjechać z kilkudniowym opóźnieniem. I wiadomo, że te samochody zorganizowane przez PUR już na ten pociąg nie czekały, więc jechał do swojego miejsca postoju, a czekający kresownianie, czekający ludzie musieli albo właśnie na własną rękę, być może jakimiś furmankami, albo czekać na kolejny samochód, który być może za kilka dni zostanie przez PUR podstawiony. Szczególne nasilenie tych transportów miało miejsce w miesiącach letnich, czyli w miesiącach intensywnych prac polowych i żniw, w związku z czym traktory, a to tam traktory może mało były przydatne dla tych repatriantów, ale no, konie, wozy, furmanki, no wszystko to było zaangażowane, wszystkie te siły przy pracach polowych. W związku z tym, jak wiemy z różnych opowieści naszych rozmówców, często panowie, mężczyźni, młodsi, starsi, no tak jak mówisz, na piechotę nawet wędrowali, więc z Brochowa do Oławy, czy gdzieś dalej jeszcze do podoławskich wsi i potem z powrotem, żeby powiadomić rodzinę o rezultatach poszukiwań, no to było troszkę kilometrów. Także eskapada dosyć forsująca i trudna. Tak, ale wiemy też, że już pod koniec 1945 roku widzieliśmy dokument z końca października, że już pociągi przyjeżdżały na stację Olawa, bo tak wtedy nazywało się nasze miasto. PUR w Oławie urzędował przy ulicy Spacerowej, w budynku, który powstał na początku XX wieku. Ja mówię ulica Spacerowa, ale wówczas, w tych pierwszych miesiącach, ulica ta nazywała się Ignacego Jana Paderewskiego. Myślę, że miło było Polakom przyjeżdżającym zastać taką właśnie nazwę, a nie jak w innych przypadkach, kiedy się zderzali z nazwą Kiergarten, Siedlungsstraße, Seifersdorfstraße, czego się nawet pewnie wymówić nie dało. No i tutaj już w czerwcu PUR rozpoczął swoją działalność. Pierwszy wpis, jaki znajdujemy w księgach, w tych ewidencjach purowskich, został dokonany 24 czerwca, z tym, że tam akurat się wpisała rodzina, która nie osiedliła się w mieście, tylko w Rosenheim, czyli w Godzikowicach. Formalnie rejestracji mogli dopiero wówczas dokonać, kiedy urząd był zorganizowany, kiedy nominację przyjął Michał Krawczyk i całe to urzędowanie rozpoczął. Ale cóż jeszcze w tej siedzibie PUR-u? No nie tylko rejestrowało się przybywających, tam oczywiście trzeba było podać, z jakiej miejscowości, wszystkich członków rodziny wymienić, datę urodzenia i nawet zawody bądź no, zajęcie, prawda, bo było dużo gospodyń domowych, były kobiety przy mężu na przykład, no i dzieci. Tutaj w PUR-ze też można było otrzymać ciepły posiłek, bo takie było nastawienie, że ludzie zmęczeni podróżą, no pierwsza pomoc, jakiej można im udzielić, przede wszystkim ich nakarmić, a dopiero później kierować do miejsca osiedlenia. Bywało zresztą tak, że to pewnie dotyczy głównie tych osób, o których powiedziałeś, że ludzie, którzy wcześniej przyjechali, już mieli upatrzone jakieś miejsca, gdzie chcieliby zamieszkać, czy gospodarstwa, które chcieliby objąć. No i tu przychodząc do PUR-u rejestrować się, już po prostu wiedzieli, gdzie osiadali. A czy PUR działał w określonych godzinach? Jak wyglądała praca łaskiego PUR-u? No, czy funkcjonował dobrze? Czy... W tych pionierskich czasach to było tak, że wszyscy improwizowali i na szczęście nie brakowało ludzi bardzo zaangażowanych, którzy nie szczędzili sił. I tak jak powiedział nam chyba Władysław Goraz, wydawał polecenie paniom prowadzącym stołówkę, ale to już nie tu przy PUR-ze, tylko tam przy starostwie. Trzymajcie ogień przez całą dobę. W nocy też ktoś może przybyć. Funkcjonował tak stosownie do potrzeb. Czyli była potrzeba pracy całą dobę, to pracowało się całą dobę. W życiu Warszawy z lipca 1945 roku znajdujemy taki tekst. W małym, cichym miasteczku Oławie, położonym 20 km od Wrocławia, jest inaczej niż bywało w innych miastach w Polsce. Oto kierownik miejscowego oddziału PUR-u wraz z żoną pracuje od świtu do nocy, żeby tylko nikt na przydział gospodarstw nie czekał. W zasięgu jego działalności jest już 6 tysięcy osadników. W Oławie uruchomiony został hotelik dla przesiedleńców, jeśli zdarzy im się w tym mieście tylko przenocować. Przesiedleńcy znajdują się w stałym kontakcie z PUR-em. Kierownik jak może, tak służy radą i pomocą. Postępowanie kierownika z Olawy winno być przykładem dla innych pracowników PUR-u na Zachodzie. W
czerwcu 1945 roku został zorganizowany zarząd miejski, a na jego czele stanął pierwszy burmistrz Jakub Aksentowicz. Działający już zarząd miejski we współpracy ze specjalnie powołaną komisją pracował nad opracowaniem, nad przygotowaniem właśnie tych polskich nazw. Mamy tutaj protokół z lipca 1945 roku, gdzie jest zestawienie nazw niemieckich i nazw polskich, które miały je zastąpić. No było to niewątpliwie bardzo ważne i ze względów urzędowych, ze względów na administrację pracującą już polską, no ale też ze względu na samopoczucie tych Polaków, którzy chcieli przyjeżdżać do polskiego miasta, a nie do miasta niemieckiego. Wiosną 1945 roku zniszczone miasto powoli było sprzątane, odgruzowywane. Część prac wykonywali Polacy, jednak najcięższe prace wykonywali powracający z ewakuacji Niemcy. Zajmowali się oni właśnie odgruzowywaniem, również sprzątaniem miasta, spadłych zwierząt, z trupów też, których tutaj było bardzo wiele w mieście. Mieli oni również za zadanie sprzątanie piwnic w różnych domach, w różnych kamienicach, przenoszenie tych wszystkich przedmiotów, zapasów w jedno miejsce, na jakiś jeden duży plac. Wiemy też, że byli oni zbierani, można powiedzieć codziennie rano musieli się stawić na głównym placu przed ratuszem i tam po prostu dostali przydział dzisiejszej pracy, więc jedni na przykład byli wysyłani do rozmontowywania maszyn w zakładach przemysłowych, inni do sprzątania ulic, jeszcze inni do odgruzowywania, więc były to najcięższe prace, które tutaj wykonywano właśnie w miesiącach powojennych, w pierwszych miesiącach powojennych. Już 17 maja przybyła do Oławy z Krakowa grupa kierowana przez pełnomocnika Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, inżyniera Franciszka Talika. Mieli oni za zadanie zinwentaryzowanie majątku państwowego w powiecie oławskim, spisanie tak naprawdę inwentarza, jakie zakłady na terenie powiatu istniały i co można ewentualnie z nimi zrobić, które nadają się do uruchomienia, które do remontu. Uruchomili oni także straż przemysłową, która miała na celu zabezpieczyć mienie właśnie w oławskich zakładach pracy, żeby nie zostały w jakiś sposób rozkradzione czy zdewastowane. I tak właśnie tym pierwszym pionierskim zakładem w Oławie była Huta Marta, która ruszyła pełną parą w styczniu 1946 roku pod nazwą Zakłady Bieli Cynkowej i Mini Ołowianej. W hucie tak naprawdę zachowała się dokumentacja, zachowały się surowce, ale nie było fachowców. Część z tych fachowców przysłały zakłady nawozów azotowych z Jaworzna, a istotną część stanowili Niemcy, którzy powracali z ewakuacji. Wśród grupy 145 osób, którzy uruchamiali ten pierwszy zakład powojenny, czyli hutę, było aż 35 osób pochodzenia niemieckiego. Więc Niemcy stanowili istotną siłę fachową. Niemcy byli potrzebni do różnych specjalistycznych, wykwalifikowanych prac, na przykład pięciu monterów uruchamiających linię telefoniczną właśnie było narodowości niemieckiej. Jeszcze wcześniej, bo w marcu, Edward Towczarek i Czesław Wierzbicki postanowili oświetlić część ulic czy część domów. Oława była ciemnym miastem. Po zapadnięciu zmroku po prostu zapadały egipskie ciemności i oni tak prowizorycznie, wykorzystując dynamo, właśnie oświetlili pewne punkty w mieście. Znamy też relacje córki Władysława Gorazda na temat tego, że jej ojciec, czyli pełnomocnik Władysław Gorazd, siłą, można powiedzieć, perswazji wydarł żołnierzom radzieckim dynamo, które było niezbędne do uruchomienia w Oławie elektrowni miejskiej. Pierwsza większa grupa osadników z Kresów to byli ludzie z Radziechowa, Stojanowa, Witkowa Nowego. Przyjechali do Oławy przez Świętą Katarzynę, to znaczy tam dotarli pociągiem i później dalszą podróż już kontynuowali furmankami.
Z ludźmi tymi przyjechał ksiądz Tadeusz Pilawski, ich kapłan stamtąd, ich. No i ksiądz Tadeusz Pilawski rozglądał się, którą by świątynię wybrać na świątynię katolicką polską. W Oławie była świątynia katolicka, był to kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Jednak ksiądz Pilawski wybrał kościół, który do tej pory był ewangelicki, pod wezwaniem świętego Błażeja. Spotkał się z księdzem niemieckim tu w Oławie, później odbyli razem podróż do Wrocławia, mieli spotkanie u arcybiskupa i ostatecznie 29 czerwca, czyli w dniu patronów świątyni katolickiej, w dniu Piotra i Pawła, nastąpiło uroczyste poświęcenie tej świątyni na polski kościół pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Skąd takie wezwanie? Z Witkowa Nowego wraz z kresowiakami przyjechał obraz Matki Bożej Pocieszenia, który był łaskami słynący, cieszył się wielkim kultem. Obraz mający 300-letnią około historię i ten obraz został umieszczony w kaplicy bocznej świątyni. Ważne były też właśnie przedmioty kultu, które jakoś ludzi jednoczyły i no, pozwalały w tych trudnych czasach znaleźć jakąś otuchę i źródło siły. W domach i gospodarstwach, w których osiedlali się Polacy, były jeszcze przedmioty należące do poprzednich właścicieli, do mieszkańców niemieckich. Były to rozmaitego rodzaju przedmioty, dużo związanych z takim codziennym gospodarstwem domowym, naczyń przeznaczonych do przechowywania żywności. I no, czytamy czasem takie zabawne może relacje, że gospodyni polska do pojemnika, gdzie było napisane zalc, sypała cukier, a do pojemnika, gdzie było cukier, sypała mąkę i tak dalej. No, oswajała to gospodarstwo objęte jakoś po swojemu, jak jej było wygodnie. Zdarzało się, że rodzina polska mieszkała razem z rodziną niemiecką. Czasem bywało tak, że polscy osadnicy rezygnowali i szukali sobie innego domostwa, pustego, żeby właśnie uniknąć tych sytuacji niejednoznacznych i trudnych dla obydwu stron. Ale bywało też tak, że dawni mieszkańcy niemieccy byli jak gdyby spychani, prawda, coraz bardziej z tej swojej przestrzeni domowej, gdzieś tam stłoczeni w biednym pokoiku. Bywało różnie, oczywiście to wszystko zależało od wrażliwości i kultury osobistej ludzi, których to dotyczyło. Niemniej jednak, tak jak miasto, jego ulice, jego zakłady trzeba było oswoić i po prostu zorganizować po polsku. No to samo na mniejszą skalę dotyczyło też gospodarstw domowych. Największą część mienia pozostawionego przez ludność niemiecką oczywiście wywiozła i rozdysponowała armia radziecka. Natomiast jakieś większe wyposażenia mieszkań typu łóżka, krzesła, nie tylko, oczywiście różne inne sprzęty, można było nabyć od obwodowego urzędu likwidacyjnego, którego zadaniem było rozdysponowanie mienia poniemieckiego, zinwentaryzowanie tego mienia, a także ewentualna sprzedaż czy rozdysponowanie późniejsze tego zastanego mienia poniemieckiego. Przydziałem lokali, na przykład mieszkań czy domów po Niemcach, zajmował się Komitet Osiedlęczy. Na początku był on oddziałem PUR-u, natomiast później funkcję to przejęło starostwo powiatowe. Nie było tak, że mienie będące wyposażeniem gospodarstw dostawali przybywający osadnicy za darmo. Były robione wyceny i specjalne zestawienia, takie rejestry. Według tych rejestrów podsumowano wartość przejętego, powiedzmy, tego wyposażenia domu czy gospodarstwa. Opłaty wprawdzie były symboliczne, można powiedzieć, bo było około 10% wartości. Jednakowoż jakieś opłaty były, owszem, rozkładane na dogodne raty. No, skądże by ci przybywający ludzie raptem mieli mieć takie oszczędności finansowe? Przecież brakowało wszystkiego. Nie było odzieży, nie było żywności. Owszem, władze administracyjne wprowadzały kartki, jakieś takie niezbędne produkty żywnościowe, no, szczególnie dla dzieci,
Tutaj nawet takie improwizowane, jakieś na szybko przygotowywane posiłki dla dzieci i choćby szklanka mleka dziennie, no to było zapewnione. Ale skoro nie było sklepów, to ci mieszkający w mieście mieli naprawdę duży problem. Bo na wsi to jeszcze można było jakieś zgromadzone zapasy, no nie wiem, warzyw, pewnie głównie warzyw, odnaleźć i jeszcze coś tam z tego pola, z tych zagonów zebrać, no a tutaj w mieście. Jedna z bohaterek w naszej historii mówionej wspomina, jak to z placu zamkowego, gdzie zamieszkała z rodziną, w kamienicy numer 24 czy 5, jak stamtąd się chodziło z wiaderkiem po wodę, opowiadała o poszukiwaniach w piwnicach, że może się zachowały jakieś przetwory, jakieś kompoty, cokolwiek, co się nadało do spożycia. No a z drugiej strony wiemy, że jeśli została gdzieś piekarnia czy restauracja, czy jakiś zakład rzeźniczy, no to co bardziej przedsiębiorczy, co bardziej energiczni, przybywający Polacy, no potrafili dosyć szybko to zorganizować. Wiemy o jednej z pierwszych restauracji działającej na ulicy Wrocławskiej. Wiemy o rzeźni, o wędliniarskim sklepie na placu Starozamkowym. Placu Jedności Narodowej, oprócz tego, że znajdowało się tam targowisko, był też, można było tam nabyć inwentarz, głównie inwentarz żywy. Znajdujemy we wspomnieniach Gorazda taki fragment, gdzie mówi: wtedy, w ciągu tych pierwszych dni, więcej by się dało zorganizować, ale nie było czym płacić. Pieniędzy nikt brać nie chciał. Znalazłem gorzelanego, autochtona, i uruchomiłem gorzelnię. Przemarzniętych ziemniaków było dosyć, zrośniętego ziarna też. Ruszyła produkcja pełną parą. To ja już byłem pan. Inaczej rozmawiałem z wojenkomem. Ludzi miałem czym wypłacić, a oni mogli kupić, co tam im było potrzeba. Konie, krowy, skórę na buty, cukier, mydło. Jest jeden przekaz, który mówi o tym, że osoba z Oławy przedostała się właśnie przez praktycznie całą Polskę do wschodniej granicy, przekupując na różnych etapach swojej podróży żołnierzy, głównie żołnierzy radzieckich. Zostało troszeczkę tego alkoholu, miał czym to samo zrobić wracając. Poważne były też problemy związane ze zdrowiem, z warunkami sanitarnymi. Ludzie byli zmęczeni, ludzie byli niedożywieni, często nie mieli dostępu do wody pitnej, co powodowało oczywiście wzrost zachorowalności na rozmaitego rodzaju choroby, nie mówiąc już o tyfusie, który w związku z, no właśnie, z wyżej wspomnianymi okolicznościami też tutaj zbierał swoje żniwo. Kłopot polegał na tym, że jedyny szpital, jaki się znajdował w Oławie, czy też w Olał, jeszcze przed wojną, uległ bardzo dużemu zniszczeniu. Szpital powiatowy przy ulicy dzisiejszej Kilińskiego. No i trzeba było na prędce organizować nowe miejsce, gdzie można by tych chorych poddać hospitalizacji i zapewnić im jakąś elementarną, choćby opiekę medyczną, bo lekarzy czy innego rodzaju personelu medycznego po prostu brakowało, nie było. Zaadaptowano na szpital były przytułek dla ludzi starych i dla sierot. Zresztą budynek ten przez wiele lat pełnił funkcję później szpitala powiatowego. W powojennej Oławie bardzo ważne znaczenie miało szkolnictwo, ponieważ ludność przyjeżdżała tutaj z całymi rodzinami. Było coraz więcej dzieci napływających do miasta i te dzieci nie miały gdzie się kształcić. Wiadomo, była wojna. W czasie wojny edukacja była zaburzona, więc były takie sytuacje, że przyjeżdżały osoby mające po kilkanaście lat, po prostu niewykształcone, które chciały jak najszybciej pójść do szkoły, uczyć się, żeby później podjąć pracę. Na naszej wystawie posiadamy dokumenty czy zdjęcia związane z dwoma bardzo ważnymi postaciami dla oławskiej powojennej oświaty, a mianowicie profesorem gimnazjalnym Mikołajem Ciołkiem, a także pionierem szkolnictwa podstawowego Janem Gelesem. Obie te osoby przyjechały do Oławy z Kresów Wschodnich i zaczęły organizować szkolnictwo. Nauczycieli do organizacji szkolnictwa już od maja 1945 roku wyznaczał pełnomocnik rządu Władysław Gorazd i tak wyznaczył
Jana Gellesa do organizacji szkoły podstawowej w Oławie. I przy ulicy Ogrodowej właśnie Jan Gelles z podległymi sobie wyznaczonymi do tej pracy nauczycielami zaczął porządkować budynek. Było to w miesiącach lipcu i sierpniu, więc w miesiącach letnich. 4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Najpierw była msza w kościele parafialnym, czyli w kościele Matki Bożej Pocieszenia. Później został uroczyście rozpoczęty rok szkolny. Pierwszymi nauczycielami, oprócz dyrektora, były takie osoby jak Zofia Rozińska czy pani Maślankowa, a także ksiądz Tadeusz Pilawski. Równocześnie około 120 uczniów rozpoczęło naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum przy Placu Zamkowym. Do organizacji szkoły wyznaczony był jej dyrektor Mikołaj Ciołek. No i właśnie z pierwszymi nauczycielami również uprzątnięto budynek. No i również 4 września rozpoczęto rok szkolny. Dotarliśmy do takiego dokumentu z Archiwum Państwowego. Inspektor szkolny, powiatowy inspektor szkolny pisał do zarządu miejskiego w sprawie przystosowania kolejnych budynków do otwarcia szkół. Była wiosna 1946 roku, napływało coraz więcej osób, było około już 1000 chętnych dzieci do rozpoczęcia roku szkolnego. Jedna szkoła podstawowa, jedna szkoła ponadpodstawowa nie rozwiązywały tego problemu. Proponowano uprzątnięcie budynków tak zwanego Tajwanu przy Placu Zamkowym, budynku na Zwierzyńcu i budynku przy ulicy Zacisznej, obecnej ulicy Broniewskiego. I chodziło inspektorowi szkolnemu o to, żeby ten teren zabezpieczyć, bo niedługo działające szkoły podstawowe nie będą w stanie już przyjąć wszystkich chętnych dzieci. Jak wyglądała Oława w pierwszych miesiącach, latach po zakończeniu II wojny? W ogromnej mierze wiemy dzięki fotografiom autorstwa Bronisława Żydło. Wprawdzie nie było go w 1945 roku jeszcze w Oławie, przyjechał w 1946. Niemniej jednak te zdjęcia, które wykonał i które zachowały się i które prezentujemy również na tej wystawie, bardzo dobrze pokazują, jaki był stan miasta. Pokazują również pewne ważne wydarzenia w życiu społecznym. Bardzo ważną dziedziną integrującą oławską młodzież był sport. Już w 1945 roku powstał klub sportowy KS Oława, który rozegrał w tym roku dwa mecze z reprezentacją Armii Radzieckiej stacjonującej w Oławie. Jeden mecz klub oławski wygrał, drugi przegrał. I również rozegrano dwa mecze z sąsiednim Brzegiem. I tak samo jak z żołnierzami radzieckimi, jeden mecz zakończył się zwycięstwem Oławy, drugi porażką. Można powiedzieć, że klub KS Oława był jednym z pionierskich klubów piłkarskich na Dolnym Śląsku. Już w 1946 roku przystąpił do rozgrywek dolnośląskich. Też taka jeszcze informacja, że skład na spotkanie z żołnierzami radzieckimi był ustalany w lokalu pana Chlebińskiego na skrzyżowaniu ulicy Krótkiej i Rynku. I takie nazwiska mogę wymienić jak Chyk, Gęborski czy Menartowicz jako pierwszych oławskich piłkarzy. Życie kulturalne toczyło się w kinie Odra, gdyż już od 1945 roku właśnie to kino działało, a także w sali oławskiego Omturu. Była to również sala gimnastyczna oławskiego gimnazjum i liceum. Tam odbywały się spektakle i z przekazów wiemy, że spektakle, można powiedzieć, że zbierały bardzo liczną publiczność. Było to często po kilkaset osób. Chcieliśmy pokazać ten pierwszy pionierski czas, kiedy z niemieckiego, na ruinach niemieckiego miasta Olał rodziło się, powstawało miasto polskie Oława. Nie zajęliśmy się tutaj może jakoś tak wszelkimi dziedzinami życia społecznego, o których pewnie należałoby powiedzieć. Nie byliśmy w stanie wspomnieć wszystkich pionierów, którzy jakąś ważną rolę odegrali
w tamtym okresie. Chcieliśmy bardziej opowiedzieć o losie ludzi wówczas w Oławie żyjących, troszkę też o tych ludziach, którzy stąd odeszli, bo musieli, o mieszkańcach oławskich. No i przede wszystkim o tej ludności, która przybywając głównie z Kresów, ale też z innych części Polski przedwojennej, no stanęła tu w sytuacji takiej, wobec której, jak czytamy we wspomnieniach, jedni stanęli bezradnie, popadli w marazm czy w depresję, inni po prostu nie rozpakowali bagażu z założeniem, że wrócą tam, skąd przybyli, inni natomiast z determinacją, z energią zabrali się do pracy. No i dzięki nim mamy dzisiaj takie miasto, jakim Oława jest w roku 2020.